I kolejnym moim sygnałem jest monetka, już nie liczę ile kapsli i zrywek od puszki wykopałam i jest to 50 groszy. Widać, że nikt tutaj przed nami nie był, no bo jednak te monety wyglądają jak wyglądają, pewnie z zeszłego sezonu. Po zaciętych bojach dwa kolejne sygnały. Puszka, którą sobie weźmiemy i jest tutaj. I moneta. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Była burza i po burzy przestał padać deszcz. Witajcie serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was w kolejnym odcinku. Tym razem wybraliśmy się nad jezioro Jeziorak i zaczynamy swoją przygodę w dniu dzisiejszym od wejścia do wody na plaży w Kwirach. Zanim wejdziemy i zejdziemy na dół na plażę, bo ona jest tam, opatrzcie, poniżej, pokażemy Wam te miejsce z lotu ptaka, a w międzyczasie my się przybierzemy, no i wskoczymy już do wody. Chyba ty. A ty? Ja będę na plaży chodziła. Czyli mamy już wszystko podzielone. Ja do wody, Ewelinka na plaży. Ewelinka już idzie nad wodę, a ja zanim tam dotrę, pokażę Wam, jakie to jest fajne i takie ciepłe miejsce, gdzie są też miejsca do wypoczynku i też do palenia ogniska. Plaża bardzo duża. Jeżeli chodzi o poszukiwania w wodzie, jest gdzie brodzić, natomiast suchego piasku, lądu jest mało, ale tym się już zajmie Ewelinka, a ja wchodzę do wody. Idziemy sprawdzić, czy są już pierwsze sygnały. Jest tutaj jakiś sygnał, ale tutaj ta część od brzegu jest tak twarda, po prostu jest taka skorupa z kamieni, zobaczcie, i ciężko podebrać sygnał. Wydaje mi się, że jest, no i jest kapsel. Na szczęście może. Na szczęście, ale jakby ten brzeg, zobaczymy jak będzie wyglądało troszkę głębiej, jak wejdę, czy będzie lepszy komfort chodzenia. I są już pierwsze sygnały. Moim pierwszym sygnałem jest moneta, złotóweczka. O Jezu, wściekasz się, widaku. Złotóweczka. Też był sygnał dosyć wysoki, taki pewny. To trzecie czy czwarte już podebranie sika. To coś, co zaraz się nam pewnie ukaże, jest już tutaj, bo sygnału tutaj nie mam pod tym. Chociaż tu też jest dużo śmieci na tej plaży. Nie widzę, a jest. Jest, zobaczcie. Jak sobie ładnie leżakuje w sicie. Dwa złote. No wychodź, nie chcę wyjść z sita. Miałeś się nauczyć czochrać sitem. Czochrać sitem. Także jeden z naszych widzów podłapał Eweliny słowa. W momencie, kiedy ja łapałem, mówię, kiedy sitem pukałem w taki sposób o zawartość sita, powiedziała, że czochraj sitem, także nie, teraz zostanie, będziemy mówić, że jest to czochranie sitem. A przez te czochranie udało nam się znaleźć dwa złote. A ja na oko znalazłam kawałek porcelanowego czegoś. Nie, dziubasku, coś porcelanowego kawałek znalazłam. I leżał sobie tutaj. Co? Grill. Drucik od grilla. W wodzie sobie leżał. Rzuć tam na brzeg, później pozbieram. Pozbieramy, tak. Mówię, co to taki sygnał? Mówię, czego tutaj jest? A tu skrzynka ze złotem wyskoczyła. Nie widzę jeszcze. Nie widzę. Może nie będzie się czym chwalić. Nie widzę, a widzę. Kapsel.
Gratulacje. A ukopałem się jak nic. Wymęczony ten sygnał, 20 groszy. A co się odkopałem tutaj na kopalni? Zmąciłeś tą wodę jak nic. No, no ale tak to jest. Najważniejsze, że wyciągnięty. 20 groszy. Huchnij na szczęście. Na szczęście. I mam monetkę. Bezpiecznie w woderach kopię, co by się nie utopić w tym błocie, bo tu błoto jest. I jest to 5 groszy, troszkę podniszczone, bo leżało i czekało, aż je wykopię. Ja mam kolejną monetę i jest to kolejna złotówka. Muszę wam powiedzieć, że jest długi brzeg, czyli idę i praktycznie po pas jest wody, także nie wiadomo dokąd dojdę, jak będę szedł tam dalej. Może na drugą stronę mi się uda, bo jest taki niski stan wody w jezioraku. To jak ty tak myślisz, to ja bym musiała co chwila się oglądać, żebyś mi nie zniknął pod wodą. Tak, ale w jakąś dziurę bym wpadł. Ktoś chyba albo kopał, albo nie wiem, trudno mi powiedzieć skąd ta dziura, nagle taka niecka, jeb, niżej się trochę wystraszyłem. No to tak, że musisz ale uważać. Ale wokół tego z wykrywaczem objechałem, no i skutek pozytywny, bo złotówka. Albo ktoś kopał, bo po prostu zwykły jakiś dół normalny, bez jakiegoś tam większego podtekstu. Ha, 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 ha. I kolejnym moim sygnałem jest monetka, już nie liczę ile kapsli i zrywek od puszki wykopałam i jest to 50 groszy. Widać, że nikt tutaj przed nami nie był, no bo jednak te monety wyglądają jak wyglądają, pewnie z zeszłego sezonu. Skończyłem właśnie rozmowę. Dostaliśmy telefon z informacją, że osoba, która cumowała jacht do pomostu, zgubiła obrączkę. Ta obrączka jej się zsunęła w palca w momencie, gdzie robiła jakieś tam ruchy związane z plątaniem liny. No i było pytanie, czy podjedziemy i podejmiemy się tego zadania. Po krótkim wywiadzie, no okazuje się, że niby w tym miejscu jest wody gdzieś tam po klatkę piersiową, czyli z 1,5 metra. Podjedziemy zobaczyć, tym bardziej, że jest to w sąsiedniej miejscowości, czy zdarzenie miało w sąsiedniej miejscowości, jakieś 20 km stąd. Spróbujemy, może się uda, nic nam nie szkodzi. Szkoda tylko tego miejsca, ale wrócimy tutaj, bo zapowiadało się bardzo ciekawie. Natomiast nic straconego, bo jest ślad, że coś tu jest. Sprawdzimy miejscówkę, gdzie wpadła ta obrączka. Może uda się ją znaleźć i po prostu wrócimy tutaj w innym terminie. Ale generalnie ciekawa miejscówka, tylko że komary gryzą, a tak to warta wrócenia tutaj. Komary gryzą chyba tylko w cieniu. W cieniu, tak, w cieniu. Zobacz, jak jest to pogryzione. Dotarliśmy już na miejsce, gdzie będziemy podejmować próbę wyciągnięcia obrączki. Zanim wejdziemy na pomost, chcę was powiadomić, pochwalić się, że mamy do dyspozycji na nasze wyjazdy taką stację All Powers, która ma pojemności 1800 W. Stacja ta jest ładowana przez panel słoneczny. Panel słoneczny, który mamy w zestawie, ma 200 W. Taka stacja akumulatorowa pozwoli nam przez 2 do 3 dni być w terenie, gdzie nie będziemy mieli dostępu do prądu i będziemy mogli korzystać
między innymi z tego, żeby ładować sobie wykrywacze metali, telefony, czy też nawet lodówkę, laptopy, które nam służą podczas wyjazdu do składania filmów. Także tutaj będziecie mogli obserwować, będziemy Was informować, jak w ogóle ta stacja funkcjonuje, czy spełnia swoje warunki. O, teraz widzicie ładny wyświetlacz, który pokazuje informacje. Można podłączyć tradycyjne gniazdka na 220 V. Można podłączyć, zobaczcie tutaj, porty USB. No i również też można bez kabli ładować telefony. Także bardzo przydatne urządzenie. Z boku ma port, gdzie możemy ładować na trzy sposoby. Przed wyjazdem pod 220, czy też tutaj są wejścia do panelu fotowoltanicznego. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to rozwiązuje wiele sytuacji, z którymi sobie wcześniej nie radziliśmy. Wkładamy naładowaną stację do busa, do tego wkładamy panel, jedziemy w las, jedziemy na parę dni i mamy skąd brać prąd. Idziemy, zobaczymy te miejsce. Tego się podejmiemy, czy nie? Piękne te jachty, prawda? Prawda. Może kiedyś i my sobie taki sprezentujemy. Na pewno na emeryturze. A co, nie? Tylko wybierz sobie, który model byś chciała. Ja już mam wybrany. Tak? A tutaj ten po prawej, tak? Na końcu. O, no, dobry pomysł. Chociażbym wolała więcej miejsca na tym. Takie łódki, jachty to marzenie. A tymczasem możemy sobie na razie tylko mieć to w sferze marzeń. Patrz, jest tutaj to miejsce, o którym wspominał ten znajomy. Ale to jest, zobacz. Ale nie wiem, czy to nie będzie sprawa dla nurka. Bo to nie będzie za głęboko? Jest tu grunt? No zaraz się przebiorę w wodę i od brzegu. I skoczysz? No a nie, ja będę miała cię ratować. Nie, raczej tutaj. No zobaczymy, ile jest tutaj przy tym, przy pomoście, jaki grunt i wtedy podejmiemy decyzję. Sprawdzamy. Pasja, zobacz. A tu Teddy, a tu Majorka. O, tam jest więcej miejsca. A tu ty. A tu ja. Niestety próba podjęcia się poszukiwań obrączki poległa. Doszedłem tylko do połowy, już woda po klatkę piersiową, także za pomostem na pewno by nie było mnie widać. No ale korzystając z okazji, że tu jesteśmy, a jestem ubrany, to wejdę trochę do wody. Zobaczę, może coś uda się znaleźć. Miejsce zacne, także jest szansa. I co tam? Bardzo dużo sygnałów, ale ciężko je wyciągnąć tutaj, bo nakładają się jeden na drugim, ale zobaczymy. Po zaciętych bojach dwa kolejne sygnały. Puszka, którą sobie weźmiemy a jest tutaj i moneta. Także jest nowe miejsce i są nowe znajdki. A moneta jaka, nie powiedziałeś? A złotówka. Nie powiedziałem dlatego, że niski nominał. Nie masz się czym chwalić? Tak jest, ale jest moneta i najważniejsze. Sygnał ładny na kapsel. Sygnał ładny na kapsel, tak jest. O, w sitku. I chyba ten kapsel jest sitku, czy co to jest?
nie kapsel, a zawleczka. Wow! Są kolejne sygnały. Pierwszy z nich to jest tubka po paście do kolekcji i jest jeszcze krążek 50 groszy. Także sporo tutaj tego się zaczyna robić. Płyniesz do mnie? Płynę, sprawdzam, ale cisza. Nie ma konkretnych sygnałów. No, nie ma. I na zakończenie dzisiejszych poszukiwań w tym miejscu jeszcze 20 groszy. Śmieszna sytuacja, możecie w to nie uwierzyć. Dostaliśmy kolejny telefon, ale tym razem jedziemy w inne miejsce, bo kolega zgubił kluczyki. Będąc na rybach, spadły mu na pomost, odbiły się i chlusnęły do wody. Także za chwilę będzie akcja ratowanie kluczyków. Jedziemy, ale najpierw muszę się stąd wykaraskać. Mam nadzieję, że to będzie proste. No jaki płyny! Chciałam powiedzieć, jaki ty zwinny. Zwinny może jestem, ale prawie mnie to kosztowało kontuzją. O Jezu, ale dajemy radę. Tego brakowało, żeby ale będę miała bekę z ciebie. Nieźle. O, już dzwonią. Idziemy zobaczyć, czy uda się Krzysiowi wyciągnąć te zagubione kluczyki. O Jezu, jeszcze mi się zabiła. Co tam za wanta? Co? Co tam za wanta? Jest. O, możemy sobie to nagrać? No. Ale ja już nagrywam cały czas. A, także jest i kluczyk. Samochód uratowany. Udało się znaleźć, bo obrączka to była taka, że wiesz, za pomostem nie z jak tu spadła znajomemu. Ale 5 minut i po robocie. Nawet działa. Musisz go tylko wysuszyć teraz, no. Albo w tej obudowie. Chyba, że to wodoodporne są, co? Nie, najważniejsze, że działa i najważniejsze, że się znalazł. Także jest. Dzisiejszy dzień minął bardzo intensywnie i aktywnie z naszej strony. Podjęliśmy dwie akcje pomocy naszym znajomym. Jedna udała się, czy zakończyła się powodzeniem, natomiast ta akcja z obrączką niestety polegliśmy ze względu na to, że nie było tam możliwości prowadzenia poszukiwań, ponieważ stan wody był wyższy niż to się okazało wcześniej w rozmowie telefonicznej.
U nas jeszcze takie małe zmiany, o których warto wspomnieć. Za chwilę podjedziemy do warsztatu, gdzie te dwa nasze busy, którymi prowadzimy poszukiwania, ulegają małym przeróbkom. Z tego srebrnego busa o pojemności 2,4 i z wnętrzem, które wyglądało dość przyzwoicie, do naszego Flintstona busa, który ma pojemność 1,9, przekładamy wnętrze, dlatego że ten zielony bus o nazwie naszej tutaj roboczej Flintstone jest wytrzymałym busem i nigdy nas nie zawiódł, natomiast ten srebrny bus, którego też za chwilę zobaczycie, no niestety ulega ciągle awarii i więcej stoi w warsztatach niż nim jeździmy. Stąd podjęliśmy taką decyzję, że niestety trzeba przełożyć to, co posłuży nam jeszcze w tym sezonie, czyli spanie, stolik, siedzenia, do busa bardziej sprawnego. No, można uznać, że to jest całkiem logiczne. No, sami wiecie, jak to jest, bo limit nakładów finansowych na srebrnego busa i cierpliwości już się wyczerpał, stąd trzeba było podjąć decyzję, no bo sezon za pasem, a niestety albo stety chcemy naprawdę, tak jak mówimy tutaj, ten sezon przejeździć wzdłuż i wszerz nasz kraj, jak się oczywiście uda. Stąd też no, takie decyzje. Zanim zakończymy film, jeszcze udamy się do warsztatu, pokażę Wam, na jakim etapie są te wszystkie zabiegi, o których Wam wcześniej wspominałem. Tak wygląda srebrny bus, zaraz go otworzymy, pokażę Wam już, że środek jest wyciągnięty, zobaczcie, nie ma tutaj już tego spania, które trafi do tego drugiego busika, jeszcze tylko będzie zdemontowana ta część tutaj ze stolikiem i to też wszystko trafi do Flintstona, także ten samochód po tym, jak przełoży się siedzenia z kolei tamtego samochodów, pójdzie na sprzedaż, a ten nasz Flintstone niebieski będzie nam służył jeszcze dłuższy czas. Flintstone stoi sobie na warsztacie. O, sobie też otworzymy. O, na razie wszystko wygląda to, jak wygląda, ale no wiadomo, to jest na etapie wszystkich przeróbek. Tutaj te części, do elementy zamontowane są do tych siedzeń, które będą z tyłu. Tam wymienimy tą ściankę boczną, jak Wam wcześniej mówiłem. Tutaj są siedzenia, tu będzie kanapa suwana. Także jest wszystko dobrze. A na zakończenie dnia jeszcze ten taki bardziej miły akcent. Dostaliśmy też prezent od naszego widza. Ewelinka rozpakowuje paczkę. Thank you. Ktoś chciał nam podarować prezent w postaci zegarków, ale dlaczego, to nie mam pojęcia, to musisz wytłumaczyć. Bo co, bo spóźniamy się, bo... Ty się spóźniasz. A ja się spóźniam. A tak na poważnie, serdecznie dziękujemy za no, taki miły akcent i prezent. Doceniamy to tak naprawdę i będziemy chcieli się odwdzięczyć Wam za wszystkie wsparcia, które nam udzielacie poprzez wpłaty na Buy Coffee, także postawienie wirtualnej kawy. Ten będzie dla Ciebie, jak również w innej formie, czy też oglądania filmów, czy też tudzież fizycznego wsparcia, jak nas widzicie, dobrym słowem, bo to też jest bardzo ważne, bardzo ważne też jest dla nas każdy komentarz, i który nas motywuje do dalszych działań. A tymczasem zbliżamy się do końca odcinka. Chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku i dziękujemy Wam za wszystko. Bye! Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.